Witajcie kochani! W dzisiejszym filmiku postaram się odpowiedzieć na pytania, do których zostałam otagowana już jakiś czas temu przez kilka osób. A ponieważ troszkę z tym zwlekałam, nadszedł ten moment, by przedstawić Wam dzisiaj tak pod tytułem Kobieta pracująca. Pierwsze pytanie brzmi: najgorsza praca, jaką wykonywałaś w swoim życiu? I powiem Wam tak. Ja nie mam takiej pracy, którą mogłabym nazwać najgorszą, dlatego że z każdej pracy wyniosłam jakieś umiejętności, zdobyłam jakąś wiedzę i czegoś każda praca mnie nauczyła. Dlatego nie mogę tutaj Wam powiedzieć, która z nich była najgorsza. Owszem, była jedna taka praca na stanowisku asystentki windykacji, asystenta windykacji, przez którą miałam bardzo duży uraz psychiczny i też wywołała ona u mnie wiele negatywnych emocji. Ale o tym dowiecie się w dalszej części. Także jeżeli bym miała tutaj możliwość wybrania takiej właśnie jednej pracy, która była dla mnie najtrudniejsza, może nie tyle najgorsza, ile najtrudniejsza, no to właśnie była praca w tej firmie, w tej korporacji, na tym stanowisku. Drugie pytanie to Twoja pierwsza praca. I teraz jak sięgam tak do tyłu, pamięcią do tyłu, to przypomina mi się, że chyba moją taką pierwszą pracą było rozdawanie ulotek. Ale to rozdawanie ulotek nie było na zasadzie takiej, że ja gdzieś stałam i ten ulotki komuś dawałam. Rozdawałam ulotki w weekendy, pracowałam wtedy dla Telepizzy i praca wyglądała na takiej zasadzie, że musiałam te ulotki roznosić po domach. Czyli miałam wyznaczony jakiś region, bloki, domy, do których musiałam wchodzić, czasami biegać po piętrach, zawieszać te ulotki na klamkach, zostawiać pod drzwiami. Także praca była dosyć ciężka fizycznie, bo pamiętam, byłam młoda i rzeczywiście wracałam po tej pracy niesamowicie zmęczona, a nie były to jakieś duże pieniądze. Z drugiej strony była to moja pierwsza praca, na którą bardzo się cieszyłam i byłam z siebie dumna, że jestem w stanie zarobić właśnie jakiekolwiek pieniądze. I pamiętam, z tego co pamiętam, to ta praca nie trwała długo, bo po prostu nie dałam rady fizycznie tego wszystkiego ogarnąć, a to dodatkowo była praca, która trwała w wakacje, więc jakieś tam urozmaicanie, także pierwsza moja praca, roznoszenie ulotek. Trzecie pytanie, mam wymienić wszystkie zawody, jakie wykonywałam. I powiem Wam, że w tej chwili nie jestem w stanie wymienić wszystkich zawodów, bo powiem Wam, że ja chwytałam się naprawdę różnej pracy. I wymienię tylko kilka z nich i to na pewno była sprzedaż. Jak już wcześniej wspomniałam, roznoszenie ulotek, ale to raczej nie jest żaden zawód. Czyli pracowałam jako sprzedawca, pracowałam jako asystent windykacji, pracowałam jako sekretarka, asystentka dyrektora. No tutaj muszę też zaliczyć prowadzenie własnej działalności, czyli powiedzmy taka praca jako szef sam dla siebie. No i chyba właśnie praca kosmetologa, no i dzisiejsza moja praca również blogera. W czwartym pytaniu muszę opowiedzieć Wam, która praca była dla mnie największym wyzwaniem. I dla mnie każda praca jest wyzwaniem, dlatego że na początku nie wiemy z czym to będziemy jeść, czyli jak to będzie wyglądało. Z jednej strony mamy jakieś wyobrażenie o tym, jak ta praca wygląda, ale z czasem okazuje się, że jest więcej, ciągle musimy się czegoś uczyć, a ciągle coś nowego się pojawia, oczywiście też problemy, z którymi trzeba się zmierzyć, więc tak na dobrą sprawę każda praca, którą wykonywałam, była dla mnie wyzwaniem. Jednak największym wyzwaniem i najtrudniejszym dla mnie była właśnie praca asystenta windykacji, ponieważ wiązała się ona z czymś, co musiałam robić ponad swoje siły i bardzo dużo wkładać w to serca, a nie otrzymywać z tej drugiej strony niczego, co było dla mnie dobre i pozytywne. Więc myślę, że właśnie praca windykacji, asystenta windykacji była dla mnie najtrudniejsza i też wiązała się z tym, że ja byłam świeżo po liceum, więc nie za bardzo wiedziałam, jak to wszystko będzie wyglądało. A później stwierdziłam, że jednak ta praca mnie przerasta i ja nie jestem w stanie podołać temu, co mi oferowano i
czego ode mnie oczekiwano. Więc pytanie czwarte, właśnie taka odpowiedź. W piątym pytaniu powinnam odpowiedzieć Wam, czy wiedza, którą zdobyłam na studiach, przydała mi się później właśnie w mojej pracy. I powiem Wam tutaj tak, jeśli chodzi o moje pierwsze studia i stosunki międzynarodowe, to wiedza zdobyta na studiach totalnie mi się nie przydała, dlatego że ja nie wykonywałam żadnego zawodu związanego z tą pracą, z tymi studiami, ale też wiedziałam, że to jest zupełnie coś, co mnie nie kręci, do czego się nie nadaje. I w tym czasie, kiedy byłam na studiach, wykonywałam zupełnie inne zawody. Także jeżeli chodzi o te pierwsze moje studia, to absolutnie nie. Natomiast drugie moje studia, i tutaj mam na myśli kosmetologię, tak, wiedza, którą zdobyłam, przydała mi się w wykonywaniu tego zawodu, jak również przydaje mi się do dnia dzisiejszego w prowadzeniu mojego bloga i tutaj kanału na YouTube. Szóste pytanie. Czy wolę pracę na etacie, czy prowadzenie własnej działalności? I zdecydowanie prowadzenie własnej działalności. Dlatego, że ja przeszłam pracę w dwóch korporacjach, pracowałam dla kogoś i wiedziałam już, że to nie jest praca dla mnie. Zanim jeszcze podjęłam tę pracę, bardzo chciałam spróbować pracy w korporacji. Chciałam pracować dla kogoś, byłam tego ciekawa, podobało mi się, jak to wszystko wygląda. Z czasem jednak okazało się, że to jest praca, do której ja się nie nadaję. A później, kiedy założyłam swoją własną działalność, wiedziałam, że to jest coś, co ja chcę robić. Czyli praca na etacie różni się zdecydowanie od pracy, od prowadzenia własnej działalności. To jest, w ogóle nie da się, słuchajcie, tego porównać. To są tak jakby dwa zupełnie inne światy. I ktoś może powiedzieć, że praca jest lepsza, praca jest gorsza, ale tak jak ja Wam tutaj mówię, prowadzenie własnej działalności wiąże się z wieloma plusami, ale też z wieloma minusami. Natomiast praca na etacie bardzo podobnie. Mamy wiele plusów, mamy też wiele minusów. I ja osobiście zdecydowanie stawiam na prowadzenie własnej działalności. Pytanie siódme. Czy gdybym mogła, to zamieniłabym się z kimś na zawody, albo byłby jakiś taki zawód, który chciałabym wykonywać nawet przez jeden dzień? I powiem Wam tak, chyba nie ma takiego zawodu. Ja już tak troszkę nad tym pytaniem myślałam i nie jestem w stanie znaleźć takiego zawodu, który chciałabym wykonywać przez jeden dzień. Dlatego, że ja uważam, że każda praca jest warta uwagi i jestem w stanie spróbować każdej pracy. Ja się absolutnie nie boję jakiejkolwiek pracy. Jestem w stanie pracować jako sprzątaczka, jestem w stanie pracować, nie wiem, jako policjantka, jestem w stanie pracować na stanowisku dyrektora, jestem w stanie wykonywać każdą pracę nawet na budowie. Według mnie żadna praca nie hańbi i jeśli bym miała taką możliwość, żeby spróbować w jeden dzień wszystkich zawodów, to bym się tego podjęła. Pytanie ósme jest pytaniem na temat tego, czy kiedykolwiek miałam szefa despota. I myślę, że tutaj troszeczkę Wam więcej na ten temat opowiem, ponieważ jest to bardzo ciekawe pytanie i wiąże się również z tym, o czym wspominałam Wam wcześniej. Ja rzeczywiście przeszłam tak zwany mobbing. Byłam osobą młodą, miałam 18 lat, prawie 19, kiedy zaczęłam pracę w korporacji, pierwszą taką pracę na takim, powiedzmy, bardziej poważnym stanowisku, czyli pracę w windykacji, na stanowisku asystenta windykacji. I pracę dostałam po znajomości, ponieważ osobą, która załatwiła mi tą pracę, był mój kuzyn, który był jednym z najlepszych windykatorów w tej firmie. I w związku z tym, że właśnie on był tym najlepszym, a ja dostałam pracę po tej znajomości, byłam przez to bardzo, bardzo dyskryminowana. I nawet nie tyle, jeżeli chodzi o dyrektora, ale o szefa, który opiekował się wszystkimi asystentami właśnie w windykacji. I na początku były to tylko i wyłącznie słowa, które były w stosunku do mnie obraźliwe i podkreślano to, że jestem przedszkolakiem, że na niczym się nie znam, że nie powinnam tutaj pracować, że
jestem głupia i wiele, wiele innych słów, których teraz wymieniać Wam nie będę. I od tego się właśnie zaczęło. A później przez taką słowną dyskryminację przeszło w kierunku narzucania mi spraw, których ja nie byłam w stanie wykonywać, lub też po prostu śmiesznych działań. I moim zadaniem było prowadzenie bazy danych, wprowadzanie do bazy danych ważnych informacji tyczących się spraw, nad którymi pracowano, w języku angielskim. I byłam jedyną osobą, która się tym zajmowała, ze względu na to, że dobrze znałam ten język angielski. Taka praca wymagała ode mnie bardzo dużej koncentracji, żebym dokładnie wszystko wpisała, żebym to dobrze ujęła. I później, aby klienci widzieli to również w języku angielskim, ale również osoby pracujące w firmie właśnie na stanowiskach wyższych, jak windykator czy windykator telefonu, pracujący na telefonie. Niestety mój szef, wiedząc o tym, że ja dostałam taką propozycję od dyrekcji wpisywania tego, robiłam zupełnie coś innego niż asystenci windykacji, czyli tak jakby dostałam więcej możliwości, narzucał mi ciągle coś nowego, coś innego, co powodowało, że nie byłam w stanie skupiać się właśnie na tym, co konkretnie musiałam robić. I tutaj wymienię Wam taki przykład, że kazał mi mój szef co 15 minut latać po całym obiekcie i po wszystkich działach zbierać faksy, co było totalnie absurdalne, ponieważ niektóre faksy w ogóle nie tyczyły się naszego działu i nie wiem, po co ja to musiałam robić, ale wyobraźcie sobie, że siedziałam przed komputerem, wpisywałam te dane do komputera, do systemu i co 15 minut szef kazał mi wstawać i lecieć i sprawdzać te faksy. I to było na przykład jedno z takich zadań, które powodowało też to, że ja nie byłam w stanie wyrabiać się czasowo z wpisywaniem tych wszystkich danych. Musiałam albo wcześniej przychodzić do pracy, albo też długo po zakończeniu pracy zostawałam, robiłam nadgodziny i to było codziennie. To się też wiązało z tym, że ja po prostu zajadałam stres, dużo w tym czasie przytyłam. Później pojawiały się takie sytuacje, że na przykład jako jedyna nie dostałam urlopu, mimo tego, że zasługiwałam na ten urlop, bo miałam przepracowany tamten okres, który był potrzebny, żeby to otrzymać. Każdy dzień kończył się płaczem, każdy dzień był dyskryminacją, wszyscy to widzieli, wszyscy, naprawdę uwierzcie mi, wszyscy to widzieli, ale nikt na to nie reagował. I tutaj dziś wiem, że był to typowy mobbing. W tamtych czasach ja o tym nie miałam zielonego pojęcia, nie wiedziałam też, jak na to zareagować, a wiem, że istnieją odpowiednie paragrafy, istnieją ludzie, którzy specjalizują się właśnie w mobbingu w pracy, którzy mogliby mi w tamtym czasie to pomóc. Jednak zakończyło się to tak, jak się zakończyło, czyli zostałam zwolniona. Ale nie ze względu na to, że popełniłam jakiś błąd, tylko po prostu była w tym momencie jakaś selekcja stanowisk i część asystentów została zwolniona, w tym również ja. Ale tak jak mówię, to był dla mnie bardzo ciężki okres i bardzo trudno go przechodziłam. Zbliżamy się już do końca i dziewiąte pytanie brzmi, czy wolę kierować zespołem ludzi, czy wykonywać czyjeś polecenia? I chyba odpowiedziałam na to pytanie już wcześniej. Zdecydowanie wolę kierować ludźmi, ale to też wiąże się z tym, jeżeli posiadam odpowiednią wiedzę, wiem jak działać, wiem co robić i uważam, że nadaje się do tego, żeby tym zespołem kierować, to wtedy to robię. Natomiast jeżeli nie posiadam tych czynników, które wymieniałam wcześniej, wolę być tą osobą, która jest pod czymś poleceniem. Natomiast muszę mieć zaufanie do tej osoby, która zleca mi coś. Muszę wiedzieć, że ta osoba jest warta tego, żeby być od niej niżej. I wiem, że posiada odpowiednią wiedzę, odpowiednie możliwości i po prostu mogę wykonywać polecenia danej osoby. Jeżeli tak nie jest, zdecydowanie wolę kierować tym zespołem. I słuchajcie, ostatnie pytanie. Kim chciałam być, kiedy byłam małą dziewczynką? I to pytanie jest według mnie banalnie proste, ponieważ ja od zawsze wiedziałam, że chcę być żołnierzem zawodowym. Tak, dobrze usłyszeliście.
To się wiązało przede wszystkim z tym, że kiedy byłam małą dziewczynką, niesamowicie imponowała mi praca, którą wykonywał mój tata, który był żołnierzem zawodowym. Ja się tym wszędzie chwaliłam, wszędzie opisywałam, wszędzie opowiadałam, pokazywałam wszystkim, tak, to jest mój tata, który jest żołnierzem zawodowym, ten jego mundur, ja byłam z niego niesamowicie dumna. I jak dorastałam w tym środowisku właśnie wojskowych, kiedy miałam możliwość, żeby dostać się do jednostki, widziałam żołnierzy, widziałam, jak to wygląda z tej drugiej strony, zawsze wiedziałam, że chcę być tym żołnierzem zawodowym. Potem niestety moje marzenia prysły. I nigdy nie zostałam tym żołnierzem zawodowym. Z czasem też, jak dorastałam, zauważyłam pewne wady wykonywanego tego zawodu. Ale tak, chciałam być żołnierzem zawodowym i wiedziałam, że to jest coś, co bardzo mi imponuje. Dobrze, kochani, doszliśmy do końca dzisiejszego tagu. Odpowiedziałam na 10 pytań związanych z tagiem właśnie pracująca kobieta, kobieta pracująca. Wiecie teraz, jak to wygląda z mojej strony, jakie ja mam podejście do pracy, jakie wykonywałam zawody. Tak mniej więcej przybliżyłam Wam, jak to wszystko wyglądało. Poznaliście też tą część mnie, która przeszła mobbing w pracy. I nie życzę Wam tego i mam nadzieję, że jeżeli kiedyś taka sytuacja Wam się przytrafi, to będziecie z nią ostro, ostro walczyć. Dziękuję również za to, że byliście po raz kolejny ze mną i zapraszam do kolejnych filmików. Buziaki, pa!